Śladem pierwszoligowców MKS-u Wieluń, którzy wygrali w Piekarach Śląskich z liderującą Olimpią 35-27, nie poszli niestety klubowi juniorzy. Podopieczni Mariusza Wolnego, choć przez większość meczu nieznacznie prowadzili, ostatecznie musieli uznać wyższość rezerw Anilany Łódź i w głównej mierze przez fatalną końcówkę ulegli 31-33, co w znacznym stopniu oddaliło ich ewentualny awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. 31-33 przegrana z Anilaną drugą. Dlaczego tak się stało, powiedz? No, pod koniec dużo błędów, co można powiedzieć. Przeciwnicy zaczęli dobrze grać, my popełnialiśmy dużo błędów, nic więcej. Mecz był emocjonujący, wyrównany, ale na niskim poziomie, trzeba przyznać. No, zabrakło tej skuteczności na samym końcu. Też niepotrzebne podpalanie się i tak to się skończyło. Jak obserwujesz tutaj, jak wygląda sytuacja w tabeli, jest jeszcze szansa wejść do ćwierćfinałów? Nie wiem, po prostu zanim dwa mecze trzeba wygrać. Zobaczymy. Powiedz kim? Tomaszów Mazowiecki za tydzień i może po świętach w nowym roku HKS. Powiedz, nie było cię długo, czy była spowodowana ta przerwa zarówno tutaj w meczach ligowych, jak i w rozgrywkach szkolnych, pamiętam w tamtym sezonie? No, miałem mały incydent z kolizją samochodową i musiałem przestać na chwilę trenować, problemy z ramieniem. Już jest w porządku? 100% zdrowy jesteś? No nie do końca, widać już spadek formy i też czasami doskwiera ta ręka. No, dzisiaj uważam, że byłeś najlepszym zawodnikiem na boisku, ale jak ci się marzy w ogóle, jak wyglądają twoje plany związane z piłką ręczną, czy może już dasz sobie spokój, bo jeszcze rok jesteś juniorem, tak? Ostatni sezon? Tak, ostatni rok juniorem. Nie wiem, jeszcze rok zostaję w Wieluniu w szkole, no to powalczę jeszcze może, się załapię w kadrę. Odnajdziesz tą formę sprzed dwóch sezonów? Zobaczymy, skończy się sezon, idę do seniorów na treningi, wtedy zobaczymy. No właśnie, wyprzedziłeś moje następne pytanie. Trenowałeś z seniorami, marzy ci się tutaj zająć miejsce tych bramkarzy? Mamy w trójce bramkarzy, dwóch z Wielunia, chcesz być tym trzecim? Jeżeli wszystko pozwoli, to tak.